Radio Campus. Same sztosy. Efekt sieci. Słuchacie efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Czwarta fala pandemii, niestety, w rozkwicie, więc dziś pozwolimy sobie wrócić do tematów około-kowidowych, ale oczywiście pozostajemy w obszarze badań cyfrowych i nad gospodarką i społeczeństwem cyfrowym. Dziś zajmiemy się Infodemią, która z racji gwałtownego wzrostu różnych fałszywych wiadomości, kampanii dezinformacyjnych i teorii spiskowych ma się bardzo dobrze i wpłynęła również na nasze postawy i na Nasze nastroje. I o tym, jak wpłynęła, i czy w ogóle da się to jakoś zbadać, porozmawiam dzisiaj z naszym znakomitym gościem, a jest nim pan profesor Michał Krawczyk, z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, no, czuliśmy sami na naszej skórze, że no, te działania około pandemia, obostrzenia jakoś wpływało to na nasze nastroje, na naszy, nasze podejście, chociażby do Unii Europejskiej, jakbyśmy popatrzyli na, na główki prasy z ubiegłego roku zwios. To tamte sympatie unijne fluktuowały od takiego zachwytu, że Unia nas wesprze, pomoże i razem wspólnymi siłami obronną ręką wyjdziemy z pandemii, przez taki może lekki sceptycyzm, rozczarowanie, że no jednak to nie Unia będzie nas wspierała. I Państwo postanowiliście zbadać, jak te nastroje zmieniały się w czasie pandemii. Skąd w ogóle pomysł, żeby tym się zająć? Na Wydziale Nauk Ekonomicznych. To znaczy, pomysł nie powstał na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Ja jestem tam tylko jednym z pięciorga wykonawców. To jest międzynarodowy projekt sponsorowany przez Volkswagen Stiftung. Jego kierownikiem jest moja znakomita koleżanka z Humboldt Uniwersytetu Berlin, Heike Kluwer, która, jak również większość właściwie tych, którzy będą wykonawcami, to, to są przedstawiciele nauk politycznych, więc oni tym zagadnieniem. Zajmują się już dłużej. Unia Europejska jest jednym z najważniejszych graczy na międzynarodowej arenie, więc badanie tego, jak postrzegają ją obywatele należących do niej państw, wydaje się być zawsze ważne, a szczególnie w tym okresie dynamicznych, w tych ciekawych czasach, w których przyszło nam żyć. To jest trzeci taki duży kryzys w ciągu ostatnich lat, chyba po, po, po kryzysie zadłużenia w strefie euro i kryzysie migracyjnym, który w jakiejś tam pełzającej formie nadal obserwujemy jeszcze choćby na naszych granicach. To kryzys związany z pandemią jest niewątpliwie takim bardzo dużym wyzwaniem dla, dla Unii. No i tak jak tak jak pani powiedziała, może wpływać na to, jak, jak Unia jest postrzegana, bo możemy mieć bardzo dużo oczekiwania co do tego, jak Jakunia aby nam miała pomóc, a Chyba ten, możemy możemy czasem, nawet, czasem tak. się rozczarować, bo e, i, I nie dotyczy to tylko Polski. To jak, jak przypomnimy sobie, wydaje się, że to już było dawno, ale jak przypomnimy sobie pierwsze, pierwsze chwile pandemii w Europie, kiedy ta fala zachorowań wzrosła przede wszystkim we Włoszech i były bardzo duże oczekiwania co do tego, że inne kraje okażą solidarność, że, że na poziomie unijnym uda się skoordynować jakieś wsparcie dla, dla Włoch. I to nie wyszło aż tak dobrze. W istocie rzeczy, może jak Państwo pamiętają, kapitał polityczny, Raczej na tym zbiły Chiny i Rosja, które były w stanie szybko przysłać samolot albo lekarzy. Natomiast te początkowe reakcje krajów europejskich bywały nerwowe, zamykanie granic. Pamiętamy, że były zakazy eksportu leków, innych środków, po to, żeby, żeby zagwarantować ich wystarczającą ilość, kiedy przyjdzie i do nas. Więc ten test Solidarności Europa zdała na trójkę w tych pie pierwszych, pierwszych momentach, i tego rodzaju epizody miały mierzalny, mierzalny wpływ na, na postrzeganie w ogóle idei integracji europejskiej, bo jeśli w tej chwili. Jest, jest takie powiedzenie, że przyjaciół poznajemy w biedzie, więc jeżeli w chwili kryzysu ta Unia aż tak dobrze się nie, nie sprawdza, to może w ogóle nie, nie jest nam potrzebna. To dobre pytanie, ale myślę, że do niego jeszcze wrócimy o, to, o, o zasadność naszej przynależności, ale yy, znalazłam taką informację, że no właśnie w obliczu tego, o czym Pan Profesor powiedział, tego kryzysu wczesnowiosennego z ubiegłego, z ubiegłego roku, yy, Unia, właściwie Komisja Europejska wraz z Wysokim Przedstawicielstwem Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa opublikowała w czerwcu 2020 Roku taki komunikat, hmm. który dokładnie przedstawia pewien zestaw natychmiastowych działań i reakcji komisji na dezinformację związaną z pandemią, bo chyba wyczuli wtedy, że właśnie ten, ten początek, to tam też było eksplicyte napisane, że w tym komunikacie i w tych zaleceniach, że to właśnie Chiny i Rosja, to co pan profesor powiedział, były tym bezpośrednim beneficjentem tego kryzysu informacyjnego. No ale mówi pan profesor o, o, o badaniu, o, o postawach, o tym, jak to zmierzyć. Jak to można zmierzyć? Ja jestem socjologiem, w naszych badaniach też są takie wyzwania stawiane: no jak uchwycić postawę, bo to czasami jest coś, co się nie przekłada na żadne inne konkretne, mierzalne wskaźniki. Jak państwo to badają? No. Przede wszystkim można to mierzyć za pomocą badań sondażowych i one są regularnie robione. Można na przykład zapytać, czy ogólnie rzecz biorąc korzyści przeważają, czy też koszty, albo, albo złe skutki przynależności do, do, do Unii Europejskiej. I jest, to, jest to regularnie robione we, we wszystkich krajach i większość, czy znacząca część tego naszego, naszego projektu będzie się Właśnie na analizie tego, w jaki sposób te niedoskonałe, ale takie, które mamy, miary poparcia dla Unii Europejskiej zmieniały się w poszczególnych, w poszczególnych krajach i będziemy to próbowali wiązać z, z rozmaitymi wydarzeniami. Rzeczywistymi czy medialnymi, które te zmiany postaw, jak sądzimy, powodowały, czy przynajmniej wyprzedzały, bo oczywiście z ustaleniem zależności przyczynowo-skutkowej tu będą pewne, pewne problemy. Jak to zresztą często bywa w naukach społecznych, tam gdzie ciężko o eksperyment. Pan profesor mówi o różnych krajach. Wiemy już o Polsce i o Niemczech, bo był wspomniany Berlin. Jakie inne kraje są brane pod uwagę w państwa badaniu? Będziemy skupiać się na pięciu krajach, w których y, są badacze zaangażowani w e, ten projekt. Oprócz profesor Kluwer z Berlina, to jest e, także Sarah Hobolt z e, London School of Economics, a więc już kraju nieunijnego, Tony Rodo, Dr Tony Rodon z Pompeu Fabra z Barcelony i Teresa Kuhn z Uniwersytetu w Amsterdam, więc, więc Polska, Hiszpania, Niemcy, Holandia, Holandia. i. Wielka Brytania. To będzie, to będzie te pięć krajów, na których, na których chcemy się skupić. To y, oczywiście każdy kraj ma jakąś tam swoją specyfikę, ale tutaj mamy już zarysowaną pewną różnorodność, tak? bo mamy jeden kraj z, z Europy Środkowo-Wschodniej, y, y, mamy zróżnicowanie y, y, poziomu gospodarczego, no i mamy też zróżnicowanie tego, jak silnie te kraje były dotknięte przez, przez pandemię. I Wielka Brytania spoza Unii? Czy tam będą jakieś zupełnie odmienne no tak, postawy? No Brexit, Brexit tutaj jest szczególnie ciekawym przypadkiem z punktu widzenia badaczy, którzy interesują się poparciem dla idei integracji europejskiej, czy poparciem dla Unii Europejskiej, bo to jakby uświadomiło wszystkim, że Unia nie jest dana raz na zawsze i można z niej wyjść, aczkolwiek proces wychodzenia jest bardzo długi i bolesny dla obu stron. Czego w zasadzie należało się spodziewać z góry, ale co innego na się spodziewać. Zaskoczenia, co innego się spodziewać, a co innego, co innego zobaczyć na własne oczy. Tutaj Wielka Brytania przez, przez pewien czas była śledzona z pewnego rodzaju zazdrością, dlatego, że jak pamiętamy może w tej początkowej fazie kiedy głównym problemem ze szczepionkami była podaż, a nie popyt, tak jak teraz, to znaczy niechęć do, do szczepienia się, tylko niedostępność. niedostępność tych szczepionek w wystarczającej ilości w, tak szybko, jakbyśmy chcieli. No i, i niektóre, niektóre kraje, tak jak Izrael na przykład, ale, ale także właśnie Wielka Brytania, były w stanie zaszczepić znaczącą część swojej populacji, w szczególności tych, tych najbardziej wrażliwych sektorów, powiedzmy, ludzi starszych, ludzi chorych, szybciej niż Unia i tutaj w szczególności w to też jest jeden z aspektów naszego badania, że patrzymy na, na, na rolę na mediów, którą media odegrały w tym wszystkim. W szczególności na, na przykład Bild miał ileś artykułów na, na temat tego, jak to dobrze tym Anglikom, że nie są w Unii i dzięki temu mogą sprawniej, sprawniej się, się zaszczepić, a, a ta zbiurokratyzowana Unia, ten, ten mastodont proceduje zakup szczepionek tygodniami. I jeszcze dystrybucję między krajami. Dystrybucję, krajem, dystrybucję tak. i że to wszystko jest zbyt wolne. I że to lepiej kolejny by nam argument za tą lepiej tezą, by nam było, czy gdybyśmy... Unia jest nam potrzebna, właśnie. tak? Panie profesorze, a wspomina pan o mediach teraz, a to chyba ogromne znaczenie tutaj mają te informacje, czy dezinformacje, czy fake informacje, które się upowszechnia, bo dotrzeć do faktów nie zawsze jest łatwo, a nastroje są często pobudzane nie przez fakty, bo my jako odbiorcy nie mamy tutaj możliwości zweryfikowania, ale właśnie przez to, co dostajemy w mediach. Czy to będzie pana profesora zdaniem kluczowy argument za tym, jak te nastroje są kształtowane w czasie pandemii? No to oczywiście jest, jest niezmiernie istotne i jakby tak myśląc szeroko o tym, znaczy nie tylko o mediach powiedzmy, drukowanych, czy, 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 czy radiu, i telewizji, ale, ale także o mediach społecznościowych. Wiemy, że one mogą mieć teraz większe nawet zasięgi niż, niż te media, media tradycyjne. I, no cóż, liczba fałszywych informacji, niekiedy rozpowszechnianych celowo przez kraje, które, które na tym zbijają kapitał polityczny, a częściowo dlatego, że są to po prostu intrygujące, może nie do końca prawdziwe, ale jakoś tam ciekawe doniesienia, które ludzie chętnie propagują. No i spektakularną sprawą jest właśnie niechęć do szczepionek, która, która w dużej mierze opiera się, na mało naukowo uzasadnionych, ale popularnych przekonaniach, które łatwo jest znaleźć w sieci, co do tego, że one nie są w pełni bezpieczne, dostatecznie dobrze sprawdzone, etc. Będą państwo badać te teorie spiskowe, rozmaite, jak grzyby po deszczu rosnące, interpretacje, reinterpretacje i nadinterpretacje faktów? Tak, to znaczy ta część, która, którą ja się będę przede wszystkim zajmować dotyczy właśnie, może teorie spiskowe, to zbyt wąsko tutaj określone, ale ogólnie fake newsami, nieprawdziwymi informacjami związanymi z Unią, Europej Unią Europejską a COVID i będziemy, będziemy je badać zarówno przy pomocy narzędzi sztucznej inteligencji, będziemy wyszukiwać i analizować te, te informacje, które, które kursują po sieci, ale, ale także będziemy prowadzić eksperymenty terenowe na mediach społecznościowych, żeby zobaczyć w jaki sposób ludzie reagują na ekspozycję na tego rodzaju treści, kiedy możemy nią w sposób taki egzogeniczny, losowy manipulować. i um, Wtedy oczywiście możemy próbować z większą pewnością powiedzieć o jakiejś zależności przyczynowo-skutkowej, bo sam fakt, że ludzie, którzy mają tendencję do na przykład oskarżania Unii Europejskiej o to, że nieskutecznie walczy z pandemią, to, że ci ludzie również mieli dostęp do iluś tam informacji jawnie fałszywych na ten temat, no to trochę nie wiadomo, co jest pierwsze: jajko czy kura. Czy kura. Tak. To znaczy, jeżeli ktoś uważa, że właśnie ma tendencje do wierzenia w jakiś pogląd czy to że Unia Europejska jest wcieleniem zła, czy to że pandemia jest fałszywa, czy cokolwiek, to, to będą mieli większą tendencję do szukania informacji, które potwierdzą im ten pogląd i będą wchodzili na stosowne, stosowne strony internetowe i e, e, strony na Facebooku, które, które mają większe szanse tego rodzaju treści Oferować. propagować. W tym sensie nie można powiedzieć z pewnością, że, że te, te treści zawiniły Wpłynę. w tym, że oni mają jakiś pogląd, który może niedokładnie odpowiada prawdzie, tylko być może to jest koincydencja. Ale pan profesor teraz powiedział o eksperymencie tereno terenowym. To pozwoli pan, że rozwiniemy ten wątek, bo oczywiście pracując w badaniach, my wiemy, co mamy na myśli, ale słuchacze być może nie wszyscy wiedzą. Eksperyment terenowy, czyli będą państwo włączać takie treści w dyskusje na Facebooku i będziecie wy takie treści dostarczać, czyli tak naprawdę będziecie trochę trollować użytkowników takich sieci, mówiąc bardzo kolokwialnie. No, no tak, jeżeli, jeżeli mówimy o eksperymencie te terenowym, to ogólnie rzecz biorąc mamy taką sytuację na myśli, kiedy, kiedy badani nie są w laboratorium jakimś, tylko, tylko są w jakiejś bardziej naturalnej sytuacji. Aczkolwiek jakby wersji czy różnych ro rodzajów eksperymentów terenowych jest wiele. i Nie we wszystkich z nich mamy do czynienia z tego rodzaju sytuacją, że badani nawet nie mają pojęcia, że są uczestnikami eksperymentu. Tak, tak, może, tak może być. W naszym przypadku y, będziemy prosić badanych, żeby próbowali zgadnąć, czy coś jest informacją prawdziwą, czy, czy fałszywą. Więc w tym sensie oni będą to i tak kulturalnie. Oni Będą wiedzieć, będą że, że są że, 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 że będą otrzymywać jakieś treści, które mogą być fałszywe, więc w tym sensie nie, nie będziemy. Nie będziemy tego robić te, na no, tak całkiem nieprzygotowanych odbiorców, bo jak bo zgaduję implicyte w Pani pytaniu, pewnie by była tego rodzaju kwestia, że no, są tu pewne problemy etyczne, bo jeżeli my rozpowszechniamy nawet w ramach eksperymentu tego rodzaju treści, to jakiś tam Co sposób się dokładamy zobaczy, to się naszą, nie naszą cegiełkę do tego muru rozmaitych fałszywych informacji, które, które widzimy. A kogo będą Państwo pytać? Bo rozumiem, że będzie przygotowane jakieś repozytorium takich treści potencjalnie nieprawdziwych, i będzie grupa eksperymentowanych dobrana, to będzie grupa użytkowników Facebooka, to będą wszyscy, to będzie jakaś reprezentatywna próba Polaków, no, czy to będą tylko trudno młodzi na przykład. W dzisiejszych są? czasach reprezentatywną próbę Polaków, ale z grubsza będzie to reprezentatywna próba użytkowników mediów społecznościowych. Natomiast ja chciałem podkreślić, że jakby ten projekt zaczyna się dopiero w styczniu, i ja mogę w ogólnym zarysie powiedzieć, o czym to zrobimy, a szczegóły na trzeczają. I będziemy pracować przez następne 4 lata. Więc, więc nie opowiem Państwu bardzo precyzyjnie, w jaki sposób to będzie przeprowadzone, ale w każdym razie w każdym razie myśl jest taka, że będziemy, będziemy tak zwanych zwykłych użytkowników Facebooka namawiać do tego, żeby wzięli udział w prostym konkursie, w którym będą musieli zgadywać, czy coś jest prawdziwe, czy fałszywe, a potem będziemy w, na kilka sposobów mierzyć ich stosunek do, do Unii Europejskiej, między innymi. I w ten sposób, ponieważ te, te treści, które im się na dzień dobry wyświetlą, będą losowane, to, to, to będziemy mogli zmierzyć, ustalić zależność przyczynowo-skutkową, czy, czy ekspozycja na te fałszywe treści w jakiś sposób wpływa na to, w jaki sposób oni, oni postrzegają Unię Europejską. Top. Póki jeszcze nie mamy wyników, to zapytam pana profesora o hipotezę, albo przypuszczenia, albo jakieś takie założenia, które pan profesor już nawet osobiście, będąc członkiem zespołu badawczego, ale przecież wchodzimy z jakimś naszym takim osądem, jakby to mogło być. Jak pan sądzi, jak to będzie? To znaczy, to będzie tak, że ci, którzy są bardziej jakby łatwo wierni w kontekście takich teorii nieprawdziwych, będą bardziej podatni i na zmienność tych nastrojów, czy jakaś inna ta, za tym teza stoi? Ja nie spodziewam się, żeby te, te efekty były bardzo silne dla tego, że większość ludzi ma jakoś tam już ugruntowany pogląd i, i na temat pandemii, i na temat Unii i jednorazowe doświadczenie nie będzie, nie spodziewamy się tutaj, żeby ono miało jakieś spektakularnie silne efekty. Natomiast, no tak jak, tak jak pani powiedziała, spodziewamy się tego, że osoby, osoby, które będą eksponowane na tego rodzaju fałszywe treści, będą miały bardziej negatywny stosunek w przypadku oczywiście fałszywych treści, które przedstawiają Unię w, w złym świecie. No, no właśnie, bo mogą I, być i też, też fałszywie, fałszywie pozytywne. Mogą być też fałszywie pozytywne. Aczkolwiek one są w mniejszym stopniu przedmiotem <noise> naszego zainteresowania. Też chyba, chyba mniej ich występuje w przyrodzie. <noise> natomiast, natomiast tu jest duże, duże zróżnicowanie, tak, bo Niektórzy, niektórzy użytkownicy są, są bardziej krytyczni. Wtedy w małym stopniu wpływa na nich coś, co, co, co jest jawnie fałszywe, dlatego że potrafią to zweryfikować, ale, ale nie, nie dotyczy to wszystkich. A czy są tu jakieś trendy i przypuszczenia, kto to na przykład jest tym użytkownikiem bardziej krytycznym? Czy są jakieś grupy, które są bardziej świadome już Państwo wiedzą, kogo należy tam przypuszczać, że to będzie on? No tak, to z grubsza wiadomo i y, y, można się domyślać, to znaczy osoby. W wyższym wykształceniu osoby z większych miast, osoby bardziej zaangażowane w społeczeństwo obywatelskie, to, to są osoby, które, które podchodzą nieco krytycznie i średnio rzecz biorąc, dlatego że no nie są to jakieś tam doskonałe predyktory, ale to samo zresztą dotyczy powiedzmy tych niechętnych postaw w stosunku do, do szczepionki przeciwko COVID-19. Często się słyszy takie opinie, że to... O, to są ci okropni pisowcy z Podlaskiego. To, to nie jest prawda, to też są pisowcy z Podlaskiego, nie wiem czy okropni, ale w każdym razie niechęć do szczepionek można, przeciw COVID-19 można znaleźć w każdej grupie. No, są jakieś tam korelacje, ale to, to, to nie, są, nie są aż tak silne predyktory. Można, można również wśród, wśród profesorów z Warszawy też się znajdą ci, którzy mówią, że absolutnie się nie zaszczepią. Panie profesorze, a co będzie efektem waszej pracy? To znaczy, czy powstanie jakiś produkt, jakaś rekomendacja, jakiś model, czy za te cztery, Lata, poza tym, że będziemy wiedzieć więcej, mają Państwo taką ambicję, żeby, żeby to wiedzieć więcej przełożyło się na coś konkretnego? No z naszej perspektywy, oczywiście takiej merkantylnej, to czymś konkretnym będzie książka i pewna liczba artykułów. Natomiast oczywiście chcielibyśmy, żeby, żeby to zostawiło jakiś trwały ślad, i myślimy sobie, że w pewnej mierze, no, mimo że mamy nadzieję, że pandemia w międzyczasie się może skończy, to, to czego się dowiemy na temat wpływu jej na, 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 na postawy pro i antyeuropejskie, i roli mediów, i roli partii politycznych, to, to, to będzie miało jakieś Przełożenie także na przyszłe kryzysy, które na pewno nas czekają, bo zawsze jakiś kryzys nowy na, nadejdzie. To nie ma co naiwnie zakładać, że tak nie będzie. I w, w tym sensie m, część tego, co się dowiemy, mo może może okazać się przydatne. Na przykład w, w obszarze walczenia z dezinformacją, który powiedzmy sobie szczerze, jest bardzo trudny. Dlatego, że jest wiele badań, które pokazuje, że takie odkręcanie fałszywych informacji jest nieskuteczne, a czasem przeciwskuteczne. Jeżeli tak, się po, powtarza jakiś, jakiś popularny, popularny mit tylko po to, żeby wykazać, że on jest nieprawdziwy, no to raz, że się go powtarza i się go przypomina, a dwa, że jeżeli ktoś już się okopał na tych pozycjach takich spiskowych, to tylko dowodzi, skoro, skoro ktoś, ktoś jeszcze za pieniądze, ktoś najęty w mediach, ktoś dowodzi, że nie jest prawdą, jakoby w szczepionkach były martwe płody albo, albo chipy elektroniczne, które nas śledzą, to tylko dowodzi tego, że jest to wszechświatowy spisek, którego ten oto właśnie naukowiec, czy lekarz, czy ktokolwiek to mówi, jest, jest częścią. I tylko dlatego tak, tak mówi dlatego to po prostu nie jest łatwe. To, no, najlepiej by było, żeby te treści się nie rozpowszechniły in the first place, a jak już się rozpowszechnią, to niezwykle trudno jest je wyrzenąć. Czyli i tak źle, i tak niedobrze, to tym większą rolę i tym większe nadzieje pokładamy w państwa projekcie i z tym większą niecierpliwością czekamy na wyniki, bo skoro mają być to uniwersalne prawdy, czy też wiedza o tym, jak sobie poradzić z, ta z taką sytuacją, która jest trochę bez wyjścia, ale może jakieś wyjście jednak znajdziemy, to to będzie Zobowiązani nie tylko za punkty i publikacje, ale również za tą wiedzę, którą my jako użytkownicy sieci możemy czerpać z Państwa badań. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę, za to naświetlenie. Na razie propedeutyki projektu, a za jakiś czas mam nadzieję, że uda mi się pana profesora zaprosić ponownie i posłuchamy już choćby o wstępnych efektach Waszych badań w tych pięciu krajach, a nas pewnie najbardziej interesuje Polska. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Naszym gościem był pan profesor dziękuję Michał bec. Krawczyk z Wydziału Nauk Ekonomicznych. A my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Justyna Pokojska, zapraszam. Efekt sieci. Radio Campus.